Okej, witajcie. To zaczniemy nasze wystąpienie. Ja nazywam się Tomasz Jabłoński. Cześć, nazywam się Damian Strzelczyk. I będziemy dzisiaj mówić o startupach. O startupach również w kontekście branży kreatywnej. Powiemy sobie o pomyśle, o zespole i o metodzie Lean, jako takie połączenie startupu, który może odnieść sukces. I teraz dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj, ponieważ już trzeci rok organizujemy taki projekt Startup Art. Startup Art jest to projekt realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą oraz właśnie naszej organizacji, czyli Startup Academy. Partnerami właśnie jest również Element Talks i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. I wspólnie realizujemy projekt dedykowany osobom z branży kreatywnej, w szczególności studentom uczelni artystycznych, właśnie takich jak ASP, ale nie tylko ASP, kierunków artystycznych, na jakiejkolwiek uczelni. I co w ramach tego Startup Arts? No, są warsztaty biznesowe, które pomagają właśnie ułożyć swój pomysł i potem szybko z nim wystartować. Jest również mentoring z ekspertami, z doświadczonymi przedsiębiorcami oraz jest w tym roku Startup Shaker, czyli taka duża impreza, która będzie w listopadzie tego roku, która będzie miała na celu połączenie kilku kompetencji artystycznych, biznesowych i technicznych, tak żeby takie zespoły multidyscyplinarne właśnie tworzyły ciekawe startupy. Więc to wszystko obejmuje projekt Startup Art. Tak jak Tomasz powiedział, już trzeci rok realizujemy ten projekt i w tym roku jeszcze będzie kilka edycji warsztatów, więc też gorąco Was zachęcam do zgłoszeń. Na końcu naszego wystąpienia dzisiaj jeszcze podamy wszystkie dokładne informacje organizacyjne, jak to wygląda. No właśnie, tak ten projekt, który tworzymy, na przykład tutaj widzimy zdjęcia zeszłorocznej edycji, która była w listopadzie i grudniu 2015 roku. Mieliśmy warsztaty, jak widzicie, mieliśmy również mentoring i pitching przed inwestorami. Zaprosiliśmy fajne grono inwestorów, przed którym najlepsze pomysły mogły się zaprezentować, dostać informację zwrotną, a niektóre nawet szansę na inwestycję kapitałową. A jakie startupy były w ostatniej edycji zgłoszone i które wzbudzały największe zainteresowanie? No, między innymi właśnie po Startup Art z 2015 roku wykluł się startup Wise Stories. Są to personalizowane bajki dla dzieci. Ten startup jest na takiej ścieżce naprawdę intensywnego rozwoju, ponieważ działa w akceleratorze Orange Fab i właśnie to wydarzyło się na początku tego roku, tuż po projekcie Startup Art, więc mocno się rozwija. Również do projektu Startup Art przystąpił startup, który zajmuje się artystycznymi protezami kończyn. Co jeszcze? Największe zainteresowanie inwestorów wzbudził projekt innowacyjnych mebli do rehabilitacji. Ten startup został właśnie wyróżniony jako taki najciekawszy dla inwestorów i który daje największy potencjał również na rozwój po inwestycji. I również startup, który już bardziej połączony ze światem online, mianowicie zakupy, które dokonujemy z domu, z aplikacji, ale które jednak są personalizowane, czyli wybieramy sobie nasze preferencje odnośnie tego, jak chcemy się ubierać, a następnie styliści dobierają nam potencjalne komplety, które dostajemy do domu i zastanawiamy się, czy nam się podobają, czy nie. Jeśli podobają się, to zostawiamy, a odsyłamy to, co nam się nie podoba. Więc tak a propos tego startupu. Tak wyglądają te projekty, ale dlaczego my się zajmujemy tym projektem Startup Art i kim my jesteśmy? My 2 lata temu stworzyliśmy Startup Academy. W Startup Academy pomagamy w realizacji marzeń o własnym biznesie poprzez taką praktyczną edukację z obszaru przedsiębiorczości. Pokazujemy, w jaki sposób stworzyć model biznesowy, w jaki sposób wystartować z tym pomysłem, przetestować ten pomysł na rynku bez budżetu. Już Startup Academy realizowany jest od 2 lat, mamy ponad 700 absolwentów, jest to bardzo intensywny program na rynku. Zajmujemy się również takim startupem Tutlo, to jest nasz drugi biznes. Można powiedzieć, że edukacją w zakresie startupów zajmujemy się hobbystycznie i to robimy z prawdziwej pasji, natomiast na co dzień prowadzimy Tutlo, jest to aplikacja, platforma do nauki języków obcych, na razie języka angielskiego z native speakerami na żądanie, więc nie trzeba z nikim się umawiać, wchodzimy sobie do aplikacji i możemy uczyć się języka angielskiego. Okej, słuchajcie, warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, pytanie, dlaczego my się w ogóle zajmujemy startupami już od ładnych paru lat. Stworzyliśmy Startup Academy i organizujemy projekt Startup Art. No dlatego, że dostrzegliśmy pewien problem z pasją, energią i zaangażowaniem. I to nie u osób, które pracują 20-30 lat na etacie w jednej firmie, tylko u coraz młodszych osób. U osób, które pracują 2, 3, 4 lata i czują już wypalenie zawodowe. I na podstawie tego problemu stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić i tą odpowiedzią na ten problem, odpowiedzią na mordor na Domaniewskiej i masy sfrustrowanych osób, które wcale nie chcą jechać na 8 czy 9 rano do tego biurowca, ale po prostu robią to, bo gdzieś tam wpadli w jakąś taką utartą ścieżkę i ciężko się z niej wydostać. A właśnie startup może być na to pewnym lekarstwem. Głównie z takimi osobami pracujemy na nasze programy takie płatne, otwarte, komercyjne. Przychodzą głównie osoby z korporacji, które przepracowały 10-15 lat, bardzo często są na bardzo wysokich stanowiskach menadżerskich i takim dziwnym trafem okazuje się, że po 15 latach pracy w dużej organizacji, no uświadamiamy sobie, że to jednak nie jest to, co chcemy robić. Tutaj tą odpowiedzią może być przedsiębiorczość. Ona też nie jest prosta, łatwa i przyjemna i też dzisiaj podczas naszego wystąpienia nie będziemy mówić w takim tonie. Przedsiębiorczość jest bardzo trudna. Ale... Tylko pytanie, czy praca na etacie jest łatwa? Okazuje się, że dzisiaj rynek pracy też jest wymagający. Pracodawcy oczekują coraz więcej, musimy nieustannie podnosić swoje kompetencje, więc skoro i tak musimy walczyć na rynku pracy, to czemu by nie robić tego na rzecz własnego biznesu, własnego startupu? I jednak przed tym powstrzymują nas pewne wymówki. Jest całe morze wymówek, które rodzą się w głowach osób, które... może chciałyby, ale jednak coś ich blokuje na wejście tą ścieżkę startupową. Jakie to są wymówki? My te wymówki ujęliśmy w kilka kategorii. Pierwsza taka podstawowa wymówka to brak czasu, czyli przed rozpoczęciem tych działań związanych z realizacją tego biznesu powstrzymuje nas brak czasu, bo kiedy studiujemy, no to musimy skończyć studia, mamy jedno kolokwium, drugie, potem idziemy na etat, potem jest jeden projekt, potem jest większy projekt i nigdy ten idealny moment na rozpoczęcie własnego biznesu nie przychodzi. No właśnie, a tak naprawdę można wiele rzeczy zrobić nawet po godzinach, nawet angażując tylko kilka godzin w tygodniu początkowo, sprawdzić potencjał pomysłu i wtedy mieć pewność, czy idziemy w dobrą stronę. I o tym będziemy dzisiaj mówić, bo na wiele z tych wymówek dzisiaj sobie odpowiemy, co można zrobić, żeby to tak naprawdę nas nie powstrzymywało. Dalej, brak zespołu. Wiele osób czuje taką blokadę, no bo na przykład mamy kompetencje takie kreatywne, ale nie mamy kompetencji biznesowych, albo mamy kompetencje techniczne, a nie mamy kreatywnych. No i zawsze jakieś kompetencje brakuje i myślimy sobie, no skoro nie mam tego wspólnika, bez niego to sobie nie poradzę, no to chodzę, szukam, odwiedzam wiele różnych imprez startupowych, no ale mija miesiąc, drugi, czwarty, piąty i dalej nic nie robię, tylko szukam. I właśnie, tu odpowiemy sobie również na pytanie, kiedy budować zespół, kiedy nadchodzi ten właściwy moment. Kolejna wymówka to brak pieniędzy. Wiele osób, które myśli o rozpoczęciu własnego startupu, jest powstrzymywany przez taką wymówkę, ale żeby wystartować, to ja potrzebuję no co najmniej kilka tysięcy złotych, jak nie kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt tysięcy złotych na start. Niektórzy myślą, że kilkaset albo kilka milionów, z takimi osobami też się spotykamy. I na to również sobie dzisiaj odpowiemy, pokażę wam sposoby, które pozwalają na to, w jaki sposób wystartować z tym biznesem zupełnie bez kapitału. Bez budżetu, a jeśli już będziemy mieli pewien sprawdzony koncept, to uwierzcie, że pieniędzy na rynku jest bardzo dużo. Jest masa organizacji, które oferują pieniądze dla startupów, tylko trzeba umiejętnie po nie sięgnąć. Wiele osób mówi również, że nie zakłada startupu, ponieważ no, są trudne czasy, jest tak zwana brędza, nic się nie da, bo przecież jak otwieramy firmę, no to jest skarbówka, trzeba płacić ZUS, to wszystko nas zje, nie pokonamy tego, administracja nas zablokuje i tyle. A okazuje się, że taki hejt bardzo często pojawia się również pod wszystkimi artykułami, że ktoś robił jakiś biznes, komuś się udało, to jest masa hejterów. Natomiast jak my dziś analizujemy wiele biznesów, wiele startupów, które osiągają sukcesy, i znamy ich założycieli, to uwierzcie, że jeśli jest klient na jakiś produkt i ta firma się rozwija, to nikt się nie przejmuje ZUS-em ani podatkami. To jest ostatnie zmartwienie osób, które mają dobry produkt, więc to jest najważniejsze. No, kolejna wymówka to brak umiejętności, czyli nie potrafię, czyli mam jakiegoś rodzaju kompetencje, na przykład potrafię coś projektować, ale nie potrafię programować. No to pójdę sobie na kurs programowania, albo jak chcę wiedzę biznesową, to pójdę na jakieś studia, kurs, jeden, drugi, trzeci. I tak chodzę ciągle i się uczę. tylko potem dalej nic z tego nie wynika. No właśnie. I ostatnia wymówka, której chcę powiedzieć, to nie mam pomysłu na biznes. To jest taka wymówka osób również, które mają jakieś pomysły, ale sprawdzają, czy coś takiego już jest. I wpisujemy w Google, a okazuje się, to już jest, tak? Nawet jak sami nie znaleźliśmy, to możemy sobie wejść na taką grupę na Facebooku, rozmowy o startupach, i tam na tej grupie wiele osób, jak ma jakiś pomysł, to pyta: słuchajcie, chcę zrobić taką i taką aplikację, co o niej sądzicie, czy warto, czy nie. No i zaraz tam w komentarzach pojawia się znowu linki do konkretnych biznesów, które już są. To już działa, to już jest, zobaczcie, coś takiego ktoś już zrobił. No i dostaniemy 20 takich linków, że to już ktoś zrobił, i stwierdzamy, no skoro to już jest, to nie ma sensu. I to jest odwieczny problem wszystkich, którzy chcieliby, ale bardzo łatwo im podciąć skrzydła, mówiąc, że coś takiego już po prostu jest. No i w ogóle, jeśli chodzi o sam pomysł na biznes, bo o nim chcieliśmy przez sekundkę powiedzieć, to tak naprawdę generowanie tych pomysłów jest niezwykle proste. Po pierwsze, można się inspirować. Zobaczcie, gdzie szukać inspiracji. Jest taki bardzo fajny serwis, nazywa się Angel List, i w tym serwisie, jak widzicie, mamy ponad 800 000 różnych startupów z całego świata. Więc jak chcecie się trochę poinspirować, sobie tutaj wchodzicie i to nawet można po rynku, czy jakiejś technologii, zespół, tak? Po dowolnych parametrach można sobie przefiltrować, więc jeśli chcecie coś z branży, która was szczególnie interesuje, to sobie przefiltrujecie i nagle otrzymacie 100 000 startupów z tego świata. I co więcej, widzicie nawet, że te startupy na przykład na rynku amerykańskim to pozyskały już ileś milionów kapitału od inwestorów, rozwijają się, zatrudniają pracowników, więc to jest źródło inspiracji. No bo skoro coś działa fajnie na jakimś rynku, a u nas tego jeszcze nie ma, to może warto to u nas zrobić, bo prędzej czy później ktoś to zrobi. Tylko tutaj przestrzegamy przed tym, żeby nie kopiować 1 do 1 pomysłów, szczególnie z rynku amerykańskiego, bo wiele takich startupów niestety nie wypala. Z prostego powodu. Czasem rynek polski jest mniej dojrzały, jeszcze nie wszystkie pomysły na tym rynku są w stanie się sprawdzić, więc zawsze trzeba dostosować konkretny pomysł do rynku, na którym chcemy funkcjonować. Więc zobaczcie, a propos tego pomysłu, to jest bardzo proste, znaleźć pomysł. Każdy z was może dzisiaj wejść na Angel List i znaleźć pomysł dla siebie. 10 można znaleźć, które wam się spodobają, tak naprawdę 20, tylko znajdziemy 10 tych pomysłów. I warto pamiętać o tym, że sam pomysł jest wart złotówkę plus VAT. Wielu inwestorów, z którymi my współpracujemy, mówi: słuchajcie, jak ktoś ma pomysł, to ten pomysł jest wart złotówkę plus VAT. Jest prawdziwa przepaść między jakąkolwiek fazą realizacji, a samym pomysłem. Wiele osób kończy na tym, że ma po prostu jakiś pomysł, opowiada o nim i nic więcej z tym pomysłem nie robi, bo pomysł jest wart złotówkę plus VAT. Dopiero pierwsze kroki, pierwsza weryfikacja, wyjście do klienta sprawiają, że ten pomysł nabiera realnej wartości. No, teraz powiemy chwilkę na temat zespołu, ponieważ kiedy już mamy ten pomysł na biznes i zdecydujemy się, żeby coś zrobić, a mamy pomysł, powiedzmy, no gdzie tam jest wymagane wsparcie jakiegoś programisty, informatyka, no to możemy myśleć, że trzeba taką osobę znaleźć już od pierwszego dnia, no bo jeśli nie mamy tej osoby, to nie możemy zacząć. No właśnie, ale w ogóle jakie muszą być kompetencje? Według inwestorów, jaki jest wzorcowy zespół w większości startupów? Okazuje się oczywiście, że na pierwszym miejscu jest ktoś biznesowy. Musi być jakiś business guy w tym projekcie, który sprzeda, który wyjdzie i zaprezentuje, który będzie czuł marketing i będzie czuł taką stronę finansową tego biznesu. I taka osoba jest niezwykle kluczowa. Ale czy taka osoba sama może zrobić jakiś biznes, szczególnie jakiś technologiczny? No niestety nie. Większość inwestorów powie: ok, ty jesteś biznesowy, sprzedaży się nie boisz, ale kto będzie stał za stroną techniczną tego produktu? Jeśli chcemy działać w internecie, robić jakiś startup internetowy, no to tam oczywiście wymagane jest wsparcie osób z branży IT. Tak, i to są swego informatyka. Niezwykle ważne osoby. Praktycznie żaden inwestor nie będzie chciał nawet rozmawiać o jakiejś inwestycji, o przeznaczeniu kasy na rozwój startupu, jeśli nie macie osoby technicznej w zespole. Co więcej, jaka jest kolejna osoba, kolejny rodzaj kompetencji? Kolejne kompetencje to właśnie kompetencje takie kreatywne, designerskie, UX-owe. One są równie kluczowe, ponieważ produkty muszą być atrakcyjne wizualnie, ale też bardzo jasne w użytkowaniu dla klientów. I za tą część odpowiada właśnie ktoś z tego obszaru. I dopiero połączenie tych 3 rodzajów kompetencji sprawia, że mamy ten dream team, ten startupowy zespół, który jest w stanie właśnie przynosić góry. Okej, słuchajcie, co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, że wcale nie trzeba jednak być hakerem czy programistą, żeby otworzyć Akademię Młodego Hakera. Znamy Karolinę, która jest założycielką Akademii Młodego Hakera i ona zrobiła to właśnie z pasji. Sama pracuje w różnych fundacjach, organizacjach pozarządowych, zajmuje się kulturą, sztuką, ale stwierdziła, że właśnie chce zrobić coś dla dzieciaków. Sama jest matką kilkuletniej dziewczynki i stworzyła Akademię Młodego Hakera. U niej wymagana jest umiejętność współpracy z kimś, kto będzie te zajęcia prowadził. Oczywiście z obszaru informatyki, programowania dla dzieciaków, ale ona zupełnie nie ma zdolności programistycznych, ale swoją siłę opiera na tym, że jest w stanie spiąć to organizacyjnie i umiejętnie współpracować z osobami technicznymi, które u niej te zajęcia prowadzą. No, też taki bardzo dobry przykład uzupełniający się kompetencji to startup Sidly, który tworzy m.in. Edyta Kocyk. Oni tworzą taką opaskę, która mierzy parametry życiowe naszego organizmu. Ta opaska jest przeznaczona głównie dla osób starszych i tutaj jest bardzo fajny przykład tych kompetencji. Mamy kompetencje biznesowe, które prezentuje Edyta, oraz kompetencje techniczne, które reprezentuje jej wspólnik. Tak, i wspólnik jest naukowcem, on zajmuje się tą hardware'ową częścią tego, a ona spina to biznesowo. Słuchajcie, o czym chcieliśmy powiedzieć, bo teraz trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób my w startupie możemy motywować zespół, kogoś zachęcić do współpracy. A siła w ludziach, bo najważniejsze w każdym startupie jest zespół. Wielu inwestorów mówi, my inwestujemy w ludzi, a nie w pomysł. Pomysł to jest zupełnie na drugim miejscu. On może się 3 razy zmienić, ale inwestujemy w ludzi. I teraz, czym my możemy ich zachęcić? Czyli mamy na przykład, jesteśmy designerem, jesteśmy do informatyka. Ale jak go zachęcimy? No powiemy mu, słuchaj, ja ci zapłacę. No nie zapłacimy mu, bo on nam powie, słuchaj, ale ja na etacie ostatnio podwyżkę dostałem, dychę netto zarabiam, jak zapłacisz mi co najmniej więcej, to możemy o czymś rozmawiać. No. Czyli na pewno nie zmotywujemy kogoś wynagrodzeniem, bo w startupie na początku nie ma kasy i każdą kasę musimy inwestować w rozwój produktu, wejście na nowe rynki, więc tego wynagrodzenia nie będzie dużego. No i naturalnie przychodzi nam tutaj pomysł na dzielenie tortu, tak? Czy mamy jakiś pomysł i dzielimy. Jest wspólnik 1, 2, 3, wszyscy mają po 33% i działamy. Tak, ale czy to wystarczy? Okazuje się, że sam podział udziałów to zupełnie za mało. Trzeba czegoś więcej. Musi być wielka wizja zmiany świata, czyli wszyscy muszą na pokładzie wierzyć w to, że to, co robimy, ma głęboki sens i gdzieś tam na końcu naprawdę będzie coś dużego na nas czekało, jak wszyscy będziemy ciężko nad tym startupem pracować, ale co więcej, poza tą wielką wizją musi być jeszcze akceptacja pustego portfela, ponieważ przez wiele miesięcy, a czasem nawet lat, w startupach po prostu nie ma pieniędzy. Nawet jak jest inwestor, to my mamy tak zwany budżet na pasztet i kajzerki, czyli na takie minimum egzystencji, żeby tylko przetrwać i rozwijać właśnie ten swój startup. I to jest bardzo istotna rzecz, którą każdy członek zespołu musi zaakceptować. Słuchajcie, no jak to wygląda w ogóle ten świat startupowy? Też jest taki fajny serwis, który nazywa się CrossWeb i na CrossWebie macie wydarzenia startupowe, na które możecie chodzić niemalże codziennie. Jak codziennie w Warszawie jest kilka, więc jak chcecie, to codziennie gdzieś można być, chodzicie na różne eventy startupowe. Co się robi na eventach startupowych? No na eventach startupowych na przykład się pitchuje, czyli wychodzi się na środek, mamy minutę i opowiadamy. Ja to będę robił to, wszyscy biją brawo. No i dalej mamy networking, szukamy członków zespołu, opowiadamy, szukamy inwestora i tak chodzimy. Ale co to tak naprawdę jest? No tak naprawdę jest to startup life. Wiele osób właśnie wsiąka w ten startup life na tyle, że ciężko potem się z niego wydostać, no bo tych imprez jest sporo, więc chodzimy, szukamy, no oczywiście mamy taką motywację, że szukamy inwestora, członków zespołu, tylko właśnie czasem kończy się na tym, że nic za tym nie idzie dalej, nie ma działań, bo co jest najważniejsze w każdym startupie? Znowu, pewne działania, które muszą być dzień po dniu wykonywane, a jeden z takich najważniejszych działań, o których wielu startupowców zapomina, to pozyskiwanie klientów. Musimy sprzedawać. Obojętnie jaki mamy produkt, w jakiej branży, jeśli nie będzie sprzedaży, to nie mamy szans na to, żeby w długim okresie utrzymać się na rynku. Bo przedsiębiorczość to odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za wspólników, których namówiliśmy do tej naszej wizji, jeśli jesteśmy twórcami jakiegoś konceptu biznesowego. To jest odpowiedzialność również za pracowników i może być tak, że zakładaliśmy, że będziemy bogaci, tak? Myśleliśmy, że faktycznie co to nie my, ile to nie zarobimy. Szampan się będzie lał niedługo, tak? Tak, mieliśmy być jak ten wzorcowy team Jobsa i Woźniaka, a co się okazuje? No okazuje się, że ci wspólnicy też nam zaufali, zachęciliśmy do jakiejś ich idei, do tej wielkiej wizji, a potem mówimy tylko, no sorry, nie udało się, no, pracowaliśmy ciężko 8, 10, 12 miesięcy i niestety nic z tego nie wyszło, podajmy sobie dłonie na koniec i wróćmy gdzieś tam na etat, róbmy swoje, tak? No, więc warto pamiętać, że robienie takiego konceptu biznesowego to jest poważna sprawa i możemy zaangażować kogoś, kto poświęci rok swojego życia albo 2 lata na współpracę z nami, potem nic z tego nie wyjdzie, a każdy ma jakiś koszt alternatywny, więc w jaki sposób możemy dobrze przygotować się do tego startu, aby zminimalizować to ryzyko porażki, abyśmy mieli taką sytuację, że jeśli już weźmiemy się za coś, to będziemy bardzo mocno przekonani, że jeśli coś zrobimy, to będzie rynkowe uzasadnienie. Tak? No i tu odpowiedzią jest metoda Lean. Czyli to jest takie prawdziwe dopełnienie dobrego zespołu, ciekawego pomysłu. Dopiero metoda Lean sprawia, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku. I o co chodzi nam z metodą Lean? No, żeby o niej powiedzieć, no to musimy przedstawić standardowy proces budowania firmy. Jak on wygląda? No, przedsiębiorcy, którzy zaczynają, z reguły są hura optymistami. Czyli mają takie założenie, mogę wszystko, mam super motywację, energię, działam, więc zakładam, że klienci polubią to, co stworzę. Co więcej, klienci za to zapłacą i kupią ten produkt, a ostatnie założenie, ja gdzieś tam na koniec tego wszystkiego odniosę sukces i zarobię pieniądze, no bo skoro tak się angażuję, pracuję znacznie ciężej, bardziej intensywnie niż na etacie, no to naturalne, że mam pewne oczekiwania, żeby ten sukces na końcu był większy. Te założenia są absolutnie normalne, powinniśmy je mieć, jeśli startujemy z biznesem, nie mamy takich założeń, to coś jest z nami nie tak, zwyczajnie. Jednak założenia to nie wszystko, dalej trzeba przystąpić do bardzo ciężkiej pracy, gdzie pracujemy po 12-14 godzin dziennie, od świtu do nocy, żeby zrealizować tą naszą startupową ideę. Poświęcamy masę swojego czasu, energii, inwestujemy swoje pieniądze, pieniądze rodziny, pieniądze przyjaciół i wszystko to robimy w takim celu, żeby zaspokoić potrzeby klientów i rozwiązać ich problemy. To wszystko prowadzi nas do wielkiego dnia premiery rynkowej. Tak, do takiego dnia, kiedy właśnie lanczujemy nasz produkt i wszyscy po wielu miesiącach ciężkiej pracy nagle dowiedzą się, nad czym my w ogóle pracowaliśmy. Wcześniej ukrywaliśmy ten pomysł, ktokolwiek wiedział o jakichś szczegółach, musiał podpisać NDA, czyli umowę o zachowaniu poufności i wreszcie jest dzień wypuszczenia produktu na rynek. Wszyscy dowiadują się, okej, to jest mój produkt, zapraszam do kupowania. No jakie emocje nam wtedy towarzyszą? No emocje są naprawdę skrajne, bo szczególnie tak 2-3 dni, kiedy wiem, już za 3 dni pokażę ofertę całemu światu, no to czujesz, że za chwilę popłynie hajs szerokim strumieniem, tak? Ciężko pracowałem, nic nie zarabiałem, ale za chwilę się odkuję, zacznę zarabiać prawdziwe pieniądze. Niektórzy mają takie projekcje przyszłości, jak sobie siedzą w wygodnym fotelu i liczą te pierwsze utargi. Ale czy tak wygląda rzeczywistość? Okazuje się, słuchajcie, że 9 na 10 startupów upada. Zwyczajnie. Projekty kończą się niepowodzeniem. I wtedy siadam na schodach i zastanawiam się, co jest z moim produktem, co jest ze mną nie tak, że tak się napracowałem, tyle z siebie dałem i niestety nikt nie chce tego kupować. Słuchajcie, 9 na 10 startupów upada i to jest klasyk, tak? Po prostu jest. To nie jest jakaś bajka, tylko to jest standard na rynku. Tak się dzieje. Zadajemy sobie pytanie, czemu nikt nie jest zainteresowany naszym startupem? No, to między innymi wynika z pewnych błędów, które popełniamy. No, po pierwsze, takim podstawowym błędem jest oczekiwanie na premierę rynkową. Tutaj pokazujemy akurat przykład startupu Zoomie, tworzonego przez Mateusza Kuszniewicza, który jest odzwierciedleniem prawdziwych marzeń każdego startupowca, ponieważ Mateusz miał naprawdę wyjątkową premierę rynkową, gdzie wyszedł na scenę, pokazywał swój produkt, czyli ramkę na zdjęcia sterowaną za pomocą smartfona, którą możemy podarować swoim bliskim, na przykład osobom starszym. I miał premierę w stylu Steve'a Jobsa. Wyszedł na scenę, to jest śmietanka biznesu, media, wszyscy przyjechali, żeby się dowiedzieć. No i każdy startup by chciał mieć taką premierę. Ale pytanie brzmi, czy jak ukrywamy ten pomysł, a Mateusz pracował nad swoim pomysłem kilkanaście miesięcy, to czy faktycznie jak wreszcie wejdziemy na rynek, to czy będą kolejki? Czy faktycznie tego kolejnego dnia ustawią się kolejki po nasz produkt, czy też nasz serwer padnie, bo aż tyle osób wejdzie na naszą stronę internetową? Okazuje się, że najczęściej nie. Nie ma zupełnie sensu ukrywać tego pomysłu, czekać na tą premierę rynkową, bo po pierwsze większość startupów nie będzie miała takiej premiery rynkowej, a nawet taka premiera nie zagwarantuje wam tych kolejek klientów, którzy będą ustawiać się po produkt. No, najczęściej będzie tak, że wyjdziemy na rynek i klienci powiedzą, że nie chcą naszego produktu. To jak tak będzie, to jeszcze dobrze. Gorzej jak nic nam nie powiedzą, bo ich nie będzie zwyczajnie. To tak w ogóle jest najczęściej. Czyli nikt nie będzie wchodził do sklepu, nikt nie będzie pobierał aplikacji, nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać, odbierać telefonów i tak dalej, bo to jest normalne. wchodzimy z jakimś nowym produktem, zupełnie nie mamy pewności, czy on odpowiada na potrzeby klientów, czy też nie, możemy zwyczajnie przestrzelić i musimy mieć z góry to założenie, że być może ja będę musiał bardzo szybko zmieniać ten mój produkt i dostosowywać do jego potrzeb, ale już zupełnie muszę zapomnieć o tym, żeby się poddać. Jest taki krytyczny moment. My przeanalizowaliśmy 1000 różnych startupów, którym pomagaliśmy w inkubatorach przedsiębiorczości i na bazie tych 1000 startupów ten krytyczny moment to trzeci miesiąc, od kiedy jestem już z produktem na rynku i nikt nie kupuje. Mam wszystko gotowe, można skorzystać, można kupić, a nikt nie chce płacić, nikt nie chce kupować. I jeśli mija 3 miesiące, to wtedy wielu startupowców mówi tak, kurczę, a może ja się do tego po prostu nie nadaję. Może nie powinienem tego robić. I zwyczajnie się podaje. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Dlaczego? Ponieważ to jest zupełnie normalne. Porażka jest wpisana w DNA każdego startupowca. Ta porażka będzie prędzej czy później, zwykle prędzej. I musimy potrafić odpowiednio zareagować na tę porażkę, czyli wyciągnąć wnioski i nie poddać się w tym 3. miesiącu, kiedy nikt nie będzie kupował, bo dopiero później tak naprawdę ten sukces na nas gdzieś tam czeka. Ale i ci, którzy byli w stanie przetrwać ten moment, właśnie dzisiaj mają duże biznesy. No właśnie, jak sobie z tym poradzić, z tymi wszystkimi wyzwaniami, błędami? Tutaj z pomocą może przyjść przede wszystkim wyjście z budynku. Warto pamiętać, że jak mamy jakiś pomysł na biznes, to nigdy nie zrobimy tego siedząc w coworkingu przed komputerem w gronie swoim i naszego wspólnika. Musimy wyjść z budynku, wyjść do klientów i z nimi zwyczajnie rozmawiać na temat ich potrzeb, żebyśmy zweryfikowali, czy w ogóle to wszystko ma sens. O, to jest podstawowe hasło w sieci startupów, które mówi Steve Blank i warto je zapamiętać. I teraz będziemy pokazywać, co możemy zrobić, żeby właśnie skorzystać z tej metody Lean i dowiedzieć się, czego chcą nasi klienci. Jak robić ten startup. W ogóle cała metoda Lean, jej ojciec to Eric Ries, który napisał sobie taką książkę Lean Startup. Warto do niej sięgnąć, jest ciekawa i na pewno wiele wam może wyjaśnić. My pokażemy jak takie nasze teraz prywatne spojrzenie na ten temat Lean Startupu. I Lean Startup polega na budowaniu MVP, czyli stosując Lean Startup, pierwszym krokiem to jest zbudowanie MVP, czyli nie budujemy gotowego rozwiązania tej ostatecznej wersji, tylko budujemy minimum viable product, czyli produkt, który minimalnie wykorzystuje nasze zasoby, ale jednocześnie jest satysfakcjonujący dla klienta, żeby podjął decyzję o tym, czy chcesz skorzystać, czy nie z tego produktu. Czyli mamy pomysł na jakiś produkt, ale nie zaczynamy od budowania produktów, tylko od produktu minimalnie satysfakcjonującego. Jako taką metaforę, zobaczcie, to jest nasza wizja produktu. Pączek z nadzieniem, z posypką, z lukrem, no pączek na wypasie. Tylko jak zrobimy już taki pączek, napracujemy się 2 lata i on będzie super wypasiony, tak? 2 lata pracowałem najlepszy pączek świata i idę z takim pączkiem do klienta, a klient bierze ten pączek, gryzie raz, gryzie drugi, krzywi się, mówi, że niedobre. My pytamy się, co mu nie smakuje, a on mówi, że nie wie. No i tak naprawdę zmarnowaliśmy 2 lata swojego życia, bo klient nie jest w stanie nam powiedzieć, co nie działa. Celem budując MVP jest to, żeby dostarczyć podstawową wartość, czyli w tym przypadku ciasto, które jest kluczowe w każdym pączku i sprawdzić, jak klient na to reaguje. Czy faktycznie ten trzon tego produktu jest na tyle atrakcyjny, że klient chciałby więcej. Słuchajcie, teraz pewne kryteria budowania MVP, które każdy z was może sam zbudować dla obojętnie jakiego pomysłu. Wystarczy kierować się tymi kryteriami. Po pierwsze, musimy sprawić, żeby klient zdecydował się na zakup, czyli widząc naszą ofertę powiedział tak, ja chcę z tego skorzystać, chcę więcej, chcę się czegoś dowiedzieć. Druga rzecz, to musi być niezwykle proste i jasne. Mamy skłonność do komplikowania, komunikując to, czym się zajmujemy. Ta komunikacja musi być prosta, żeby klient nie musiał się zastanawiać, co my mu tak naprawdę oferujemy. I trzecia rzecz, możemy zrobić to samodzielnie. Do budowania MVP nie wynajmujemy żadnych agencji marketingowych, interaktywnych, nie outsourcujemy tworzenia produktu, tylko własnymi zasobami próbujemy zrobić tą podstawową wersję i sprawdzić, czy działa, czy też będziemy musieli dokonywać pewnych modyfikacji. Więc musimy pamiętać o tych 3 kryteriach i też takim elementem tej metodologii Lean i tworzenia MVP jest taka pętla. Jak ta pętla wygląda? Mamy jakiś pomysł, budujemy jakieś rozwiązanie, mamy już nasz gotowy produkt, wypuszczamy go na rynek, mierzymy, tak, czy coś działa, czy nie działa, mamy jakieś dane i wyciągamy wnioski. I tak naprawdę Większość startupów taką pętlę przychodzi raz, czyli nie działa, wychodzi wniosek, że to nie działa, więc się poddajemy i zamykamy biznes. A w metodzie Lean Startup chodzi o to, żeby nieustannie przechodzić przez tą pętlę. Czyli mamy pomysł, tworzymy bardzo prosty produkt, idziemy z tym do klienta, badamy, czy jest zainteresowany. Jeśli nie jest, no to wyciągamy jakieś wnioski, udoskonalamy pomysły i wciąż przechodzimy przez pętlę. Kolejny raz. Pierwsze przejście przez pętlę nie powinno zająć dłużej niż kilka dni. Kilka dni wystarczy zupełnie, żeby przejść przez tą pętlę i dowiedzieć się, czy to, co robimy, ma w ogóle sens. Co ważne, to nie będzie perfekcyjne, czyli musimy z góry założyć, że będziemy robić coś jeszcze w sposób niedoskonały, niedopracowany, ale mając na celu to, żeby stworzyć rzecz potrzebną klientom. Nie ma definicji złożoności MVP, nie ma komisji oceniającej. Mając te trzy kryteria, które podaliśmy, każdy z was musi sobie ocenić, co będzie tym MVP w moim pomyśle. No i czym może być MVP? Kilka przykładów. Nie da się mówić o MVP, nie wspominając o Dropboxie, bo to jest taki bardzo głośny przykład budowania MVP. Dropbox jak powstawał, to zobaczcie, co zbudowali założyciele Dropboxa, chcąc uwiarygodnić się przed inwestorami, pokazać, że faktycznie klienci chcą ich rozwiązania. Zbudowali prostą stronę internetową typu landing page, gdzie wrzucili animację, wyjaśnili logotyp, animacja, pokazanie właśnie, jak to działa w tej animacji i guzik pobierz Dropbox. To było na samym początku, gdzie mieli tylko pomysł, więc co się działo, kiedy ktoś klikał pobierz Dropbox? Czy pobierał tego Dropboxa? No jeszcze nie pobierał, podawał tylko swoje dane, tak jakby miał zarejestrować konto i dowiadywał się, że Dropbox dopiero powstanie i dziękujemy za zainteresowanie, za chęć skorzystania. Ale pomysłodawcy Dropboxa dzięki temu zdobyli kilka tysięcy osób, które takie konta chciały założyć. Z tym poszli do inwestorów i otrzymali finansowanie, bo w pewien sposób uwiarygodnili ten pomysł, że on faktycznie ma sens. Kolejny pomysł, to jest akurat pomysł jednego z naszych absolwentów, naszego programu Startup Academy, znajdźmuzyka.pl. Jest to platforma, która łączy nauczycieli gier na instrumentach oraz tych, którzy chcą się uczyć, na przykład gry na gitarze. I Paweł, który miał ten pomysł, chciał zrobić taką właśnie taką platformę typu marketplace w internecie i był już o krok od tego, bo on jest osobą biznesową, nie ma umiejętności technicznych, żeby zlecić to pewnej agencji. Udał się do 5 agencji, miał wyceny tego serwisu od 25 do 50 tysięcy złotych, no i było krok, żeby się zdecydować. Ale trafił na nas i my mówiliśmy, słuchaj Paweł, zacznij małymi krokami, przetestujmy najpierw ten pomysł, czy on w ogóle ma sens. No więc jak zaczęliśmy testować, to w ciągu 2 godzin powstała taka strona internetowa, 2 godziny. Każdy z was może zrobić taką stronę na zasadzie przeciągnij, upuść, zmieniając zdjęcia. Stworzenie takiej strony, tak zwanego landing page, nie wymaga żadnych umiejętności informatycznych. Jeśli robiliście kiedyś prezentację w PowerPoincie, to poradzicie sobie z takim landingiem. Macie gotowych setki szablonów, z których korzystacie, na przykład w takim narzędziu landingi.pl. No dobra, ale powstała ta strona, to co się działo, kiedy ktoś tutaj faktycznie chciał wyszukać tego muzyka, chciał znaleźć, tak? Pisał Lublin, gitara, 40-60 zł, potem maila i kliknął, wyszukaj i mów się online. Czy wyszukał online? No nie wyszukał, bo nie było gotowej platformy. Pokazywała się podstrona, która informowała, w tym momencie nie możemy wyszukać online nauczycieli z twojej okolicy, ale na twój adres mailowy wyślemy propozycję 3 nauczycieli, z których będziesz mógł skorzystać z swojej okolicy, tak? I Paweł, tutaj dlatego nazwaliśmy to MVP Concierge, bo on dostarczył wartość tym użytkownikom. Mimo że nie było gotowej, zautomatyzowanej platformy, to mailowo wysyłał tym zainteresowanym uczniom kontakty do 3 nauczycieli. No i z tym wyszedł na rynek, zaczął testować, okazało się, że to chwyta i dzisiaj już stworzył działającą platformę, która coraz tak, lepiej się potem znalazł osobę techniczną, ale co ważne, miał już sprawdzony koncept. Setki osób tutaj wyszukiwało nauczycieli w tej platformie jeszcze nieautomatycznej. Wielu nauczycieli się zgłosiło, że chcą zarejestrować się w platformie i z tą bazą udał się do informatyka, stworzył właśnie taką platformę i dzisiaj bardzo mocno się rozwija na rynku. Okej, co jeszcze chcemy powiedzieć? Chcemy pokazać przykład Kekemekę. Bardzo fajna aplikacja. Kiedyś na jednej z konferencji startupowych spotkałem Adama, twórcę tej aplikacji i on mi opowiedział, w jaki sposób testował koncept Kekemekę, bo kiedy miał pomysł na aplikację do zbierania pieczątek w swoim smartfonie, to nie zaczął od kodowania, tylko zaczął od wyjścia z budynku. Miał taki telefon z aplikacją, która wyglądała tak, ale była ona print screenem widocznie, tak? Czyli to był jeden plik JPG. No i chodził po restauracjach, poszedł do 200 restauracji. W W 30 pozyskał listy intencyjne, tak? Czyli te restauracje wyraziły chęć, że są tym zainteresowane, chcą to wdrożyć, ale na jakiej podstawie? No, na podstawie pewnej prezentacji sprzedażowej, bo miał jakieś materiały, pokazał, szanowni państwo, to jest moja aplikacja, ona działa tak, tak i tak, kosztuje tyle i tyle, czy są państwo zainteresowani? Oni oczywiście, więc poszedł do 200, pozyskał 30 listów intencyjnych, z tym poszedł do inwestora i pozyskał finansowanie, ale do inwestora nie poszedł suchym pomysłem, ale tylko już z 30 potencjalnymi restauratorami, którzy chcą płacić abonament i korzystać z takiego rozwiązania. Czyli w tej metodzie Lean zaczynamy od klientów, odwracamy proces. Najpierw szukamy klientów na jakieś rozwiązanie, pokazując im tą ofertę, którą chcemy wdrożyć, a dopiero potem na bazie feedbacku od tych klientów tą ofertę próbujemy faktycznie budować. Inny nasz znajomy wymyślił sobie po wycieczce do Korei, że chce sprowadzić do Polski te tak zwane właśnie takie urządzenia, mouthwashe, które służą do płukania jamy ustnych i są umieszczone w toaletach w restauracjach. I stwierdził, że skoro Koreańczycy mają taką możliwość, idąc do toaletety, to prawie w każdej toalecie mają takie urządzenie i mogą po posiłku wypłukać sobie jamę ustną, to dlaczego tego nie ma w Polsce? I napisał do koreańskiego producenta takich urządzeń, a tamten odpisał minimalne zamówienie 1000 sztuk. I był już o krok od tego, żeby zamówić te 1000 sztuk i faktycznie walczyć z nieświeżym oddechem Polaków, bo taką wizję sobie postawił. Natomiast znał tą metodę Lean Startup i ułożył sobie swoje MVP. Stwierdził, że musi kupić najpierw jedną sztukę sprzedać, namówić jakiegoś restauratora, żeby zamówić kolejne. No i znalazł, szukał w Europie, ale w ogóle okazało się, że w Polsce jakiś sprzedawca artykułów sanitarnych pod Olsztynem miał w swoim sklepie internetowym 2 sztuki takiego urządzenia. Kupił od niego jedną i ruszył w teren. Odwiedził 100 restauracji i niestety wszyscy restauratorzy odmówili. Więc bardzo dobrze, że nie zamówił tych 1000 sztuk, bo nie był w stanie sprzedać tej jednej sztuki. I to jest właśnie ten MVP. Niezależnie od tego, jaki macie pomysł, zawsze może ten swój pomysł przetestować. No, troszkę opowiem, jak my testowaliśmy naszą platformę Tutlo, gdzie można uczyć się języków obcych z native speakerem. Mieliśmy sam pomysł, ale chcieliśmy sprawdzić w ogóle, czy rynek będzie tym zainteresowany, czy ktoś będzie chciał uczyć się online z native speakerami, czy ktoś będzie w stanie za to zapłacić przede wszystkim. Więc zanim jeszcze powstała cała aplikacja, silnik, gdzie to wymagało wielu miesięcy ciężkiej pracy, to zaczęliśmy od stworzenia właśnie prostej strony internetowej. Na tej stronie między innymi był umieszczony filmik z Bobem, który jest native speakerem w Tutlo i Bob tam opowiadał o aplikacji. Bob nawet na filmiku pokazał działającą aplikację. To wideo powstało kilka dni po tym, jak w ogóle był sam koncept, czyli nie było żadnej aplikacji. Więc co pokazał Bob na tym smartfonie? No JPEGa. Wysłałem mu JPEGa, powiedziałem Bob, tutaj proszę nagraj filmik, że tam jesteś native'em, można do ciebie zadzwonić. A skąd miałem Boba? Czy Bob był native speakerem, który dla mnie pracował? No bo tak powiedział w filmiku. No nie był native speakerem, który dla mnie pracował, tylko Boba sobie znalazłem w serwisie Fiverr.com, zapłaciłem mu $5 za nagranie tego filmiku. Zrobiliśmy taką prostą stronę internetową i wyobraźcie sobie, że na podstawie tej strony internetowej, takiego filmiku, udało nam się zdobyć już kilka tysięcy złotych od potencjalnych klientów, którzy stwierdzili, wow, to jest takie fajne, ja chcę z tego korzystać, ustawiam się w kolejce i płacam. I kupili w tak zwanym pre-orderze, czyli w oczekiwaniu na aplikację, już nam zapłacili, ale to mogliśmy sprawdzić dzięki temu, że wywołaliśmy efekt działającej platformy, czyli wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie, był landing, był Bob, były screeny i dlatego też ci pierwsi klienci pokazali nam, że chcą z tego korzystać i że idziemy w dobrą stronę i warto taką platformę dla nich zbudować. No i dzisiaj już platforma jest, działa i można się uczyć, ale to już dopiero po kilku miesiącach. Jeszcze jeden krótki przykład. Przykład bardzo ciekawy startupu Cardrops. Ten startup podjął wyzwanie zbudowania czegoś lepszego niż paczkomaty. Ciężko sobie wyobrazić, że może być coś lepsze niż paczkomaty InPostu. Okazuje się, że jest. Mianowicie paczkomat możemy mieć w bagażniku swojego samochodu i właśnie z taką propozycją wartości wszedł na rynek Cardrops. Cardrops sprzedało takie urządzenie, które wpinamy do komputera pokładowego w swoim aucie. Następnie, kiedy zamawiamy książkę, to tą książkę możemy w swoim samochodzie odebrać. Kurier podjeżdża do naszego auta, tabletem otwiera bagażnik, wkłada książkę i my dostajemy powiadomienie, że w bagażniku naszego auta czeka na nas już przesyłka z Allegro. Wyobraźcie sobie taką wizję. No i co oni zrobili? Ile czasu potrzebujesz, żeby startować z takim biznesem? Jeden dzień. W ciągu jednego dnia zrobili super zaawansowaną stronę internetową, landinga, gdzie opisali wszystkie założenia, jak to działa i chcieli przetestować, czy w ogóle taka idea wzbudzi zainteresowanie potencjalnych odbiorców. Okazało się, że idealnie wszyli w rynek. Był szał. Media startupowe, w tym TechCrunch, napisały artykuły na temat powstającego Cardropsa. Ludzie pytali, kiedy uruchamiałem sprzedaż na konkretnych rynkach. Dopytywali, a co jeśli nie mam samochodu, to może będę mógł korzystać z samochodu kolegi, znajomego i tak dalej. Więc dodali wiele różnych informacji zwrotnych, które potem Cardrops mógł wykorzystać. Ale co więcej, okazało się, że nie do końca jasno komunikowali, jak działa Cardrops i wielu klientów nie zrozumiało, mianowicie zastanawiali się, trzeba dorobić kluczyk, no jak to tabletem, w ogóle ja mam jakiś komputer pokładowy, tam coś mogę włożyć i nagle samochód zamieni się w paczkomat, przecież to niemożliwe, tak? Wiele osób tutaj właśnie dziwiło się na tym etapie, ale poza tym feedbackiem z rynku, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co tak naprawdę jest na zdjęciu. No bo to jest jakieś urządzenie, jest kabelek, on jest wpięty w komputerze, w samochodzie do komputera pokładowego, ale co tutaj jest w środku? Czy tam jest jakaś zielona płytka, GPS, cokolwiek? Okazuje się, że tam jest powietrze. Jest to kawałek plastiku wydrukowany na drukarce 3D z naklejką Cardrops i kabelkiem, bo oni chcieli tylko i wyłącznie sprawdzić, jeszcze nie mając technologii, nie mając inżynierów, którzy spędzili na tym 2 lata i robiąc właśnie jakąś technologię. Najpierw chcieli dowiedzieć się, kto będzie z tego korzystał, jaki ma samochód, na jakich rynkach. Zrobili ten test, a dopiero potem gdzieś tam mieli jakieś plany, coś robić z tym więcej. Okej, teraz podsumowując temat testów, są takie 3 narzędzia, które my wskazujemy, które są zupełnie wystarczające, żeby zrobić MVP dla siebie. Są to pierwsze landingi, tam możecie postawić bardzo szybko swoją stronkę internetową, takiego landinga, po prostu na zasadzie przeciągnij, upuść, klikacie opublikuj i strona jest w internecie, możecie próbować tam ściągać ruch i testować swoje pomysły. Jest Canva, gdzie możecie bardzo szybko zrobić ofertę dla klienta, jakieś grafiki na Facebooka, czy jakąś jeszcze inną, na przykład menu do restauracji. Wszystko możecie zrobić na Canwie z gotowych grafik i aplikacja InVision, która służy do tego, żeby budować prototypy aplikacji. Możemy na swoim smartfonie, idąc do klienta, odpalić taki prototyp składający się z kilku ekranów JPG do przeklikania i klient będzie sobie klikał w różne guziki i będzie go przełączało pomiędzy różnymi ekranami i zobaczy, jak działa nasza aplikacja. No, kiedy stworzymy sobie prostą stronę internetową, tak naprawdę to nie wszystko, bo sama strona nic nam nie mówi. Dalej musimy zgromadzić tam jakiś ruch, więc są źródła, gdzie bardzo szybko można dużo tego ruchu wygenerować. Na przykład kampanie linków sponsorowanych, Google AdWords, jakieś kampanie displayowe w internecie. Tam w ciągu kilku dni i mając kilkaset złotych przynajmniej możemy zgromadzić spory ruch. Reklama na Facebooku, też sprawdzamy, czy koszt kliknięcia będzie na poziomie 5 zł czy 50 groszy, czy wśród danej grupy docelowej dana reklama spotyka się z zainteresowaniem. No, tymi testami musimy udowodnić sobie, że jesteśmy w stanie wykazać zainteresowanie potencjalnych klientów. A gdzie oni są? No właśnie oni szukają różnych produktów w Google, czy też są na Facebooku, więc bardzo prosto i szybko możemy do nich dotrzeć i sprawdzić, czy działa, czy nie działa. A naszym celem jest skrócenie czasu między zwrotami, czyli muszę bardzo szybko przechodzić przez pętlę sprzężenia zwrotnego, tak żeby to zajmowało kilka dni, a nie kilka miesięcy czy kilka lat. Są startupy, które przez tą pętlę przechodzą raz 4 lata i budują produkt, który potem okazuje się całkowicie do zmiany. Musimy weryfikować i też szczególnie na tym punkcie wyciągać wnioski, co możemy zmienić, żeby stworzyć coraz lepszy produkt dla klienta. I dopiero wtedy, kiedy już mamy ten przetestowany koncept biznesowy, czyli mamy ten nasz prototyp, puścimy tam ruch, zobaczymy, jakie są współczynniki konwersji, ile nas kosztuje pozyskanie klienta i ten koncept będzie w pewien sposób przetestowany, to dopiero wtedy jest dobry moment na szukanie jakiegokolwiek finansowania, nie wcześniej. Bo do tego etapu wszystko można zrobić bez budżetu, nie wydając złotówki, maksymalnie 1000 złotych. To jest wystarczający budżet na przetestowanie jakiegoś konceptu, a kiedy już mamy przetestowane MVP, to wtedy pieniądze naprawdę, słuchajcie, leżą na ulicy. Kiedyś, taką anegdotkę jeszcze, powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze mała anegdotka, napisał do nas znajomy i mówi, słuchajcie, ja aplikowałem do jednego z funduszy VC i ten fundusz mi odpisał, że nie jest zainteresowany inwestycją w mój pomysł i powinienem się zgłosić do funduszu 4F. Podajcie mi, chłopaki, namiar na ten fundusz, bo wy siedzicie w tym temacie startupów, pewnie wiecie. No i my mu wysłaliśmy rozwinięcie skrótu, co znaczy to 4F, bo czym jest 4F? Bo to jest największy na świecie fundusz inwestycyjny. To jest rozwinięcie skrótu. Founders, czyli założyciele, family, czyli rodzina, friends, czyli przyjaciele i fools, czyli głupcy. Bo kto inwestuje w pomysł na biznes? Tylko głupiec, bo ten pomysł może jutro, pojutrze się zmienić. Jest to ogromne ryzyko. W związku z tym ten fundusz 4F to jest pierwszy kontakt, kiedy mamy tylko pomysł. Dopiero później, kiedy mamy już MVP, kiedy mamy potwierdzenie, że to, co robimy, ma faktycznie sens, możemy udać się do jednego z funduszy inwestycyjnych, inkubatorów przedsiębiorczości czy innych programów wspierających przedsiębiorców i szukać finansowania na rozwój swojego biznesu. A dopiero wtedy, kiedy mamy już ten przetestowany koncept. Jeśli mamy sam pomysł, fundusz 4F, dane kontaktowe, na odwrocie dowodu osobistego można zajrzeć i zobaczyć. O, i zmierzając do końca naszego wystąpienia, jeszcze raz mówimy o Startup Art. Startup Art jest, w tym roku mamy 3. edycję tego projektu. Prowadzimy w tym momencie nabór na warsztaty, które będą 14-15 maja. Projekt jest finansowany i organizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą, więc warsztaty są bezpłatne. Zachęcamy do aplikowania na stronie startupart.pl. Wciąż prowadzimy nabór na warsztaty weekendowe 14-15 maja, więc zachęcamy do zgłoszeń. To, co dzisiaj Wam pokazaliśmy, to tylko krótka zajawka. Na warsztatach mówimy właśnie o tym, jak ten startup przygotować, w jaki sposób ułożyć model biznesowy, jak do swojego pomysłu wdrożyć metodę Lean Startup, więc zachęcam, bo warto wziąć udział w warsztatach. Potem każdy z uczestników ma również spotkanie mentoringowe, gdzie może swój pomysł przepracować z mentorem 1 na 1 podczas takiej sesji. I tak jak już mówiłem na początku, Startup Shaker w listopadzie, wydarzenie, które ma połączyć 3 światy. Świat kreatywny, świat biznesowy i świat technologii, więc zachęcam jeszcze raz do aplikowania. Tu możecie zaaplikować. Pamiętajcie o tym, że mamy naprawdę bardzo duże zainteresowanie, jest mega dużo zgłoszeń, więc jeśli już wypełniacie ten formularz, to prośba, opiszcie ten swój pomysł, wykażcie swoją motywację. Mam naprawdę bardzo dużo zgłoszeń i tylko jesteśmy w stanie wybrać te najlepsze, a więc no, zachęcamy, żeby się do tego przyłożyć, do wypełnienia tej aplikacji. Okej, no i tym aspektem chcieliśmy zakończyć. Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia.